Zaskakujące doniesienia z drugiego końca świata o 20-letniej córce Marty Kaczyńskiej. Marta Kaczyńska pierwszy raz zasłynęła w mediach, gdy jej ojciec startował w wyborach prezydenckich. Wówczas wszyscy Polacy mogli zobaczyć nie tylko ją, ale również jej najstarszą córkę Ewę. Teraz ujawniono zaskakujące fakty na temat 20-letniej dziś dziewczyny. Marta Kaczyńska od samego początku wspierała swojego tatę. Marta Kaczyńska pojawiła się w mediach, gdy idąc śladem Aleksandry Kwaśniewskiej postanowiła zaangażować się w kampanię wyborczą swojego ojca, Lecha Kaczyńskiego, gdy ten walczył o fotel prezydenta. Od początku jednak nie ukrywała, że show biznes to nie jest jej bajka. Oczywiście zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka po części będzie spoczywała i na mnie jako córce prezydenta. Jednak podobnie jak Aleksandra Kwaśniewska nie zamierzam nadmiernie udzielać się w życiu publicznym. Jeżeli będę musiała uczestniczyć w niektórych oficjalnych uroczystościach, to oczywiście nie zamierzam oponować, ale wolałabym pozostawać w cieniu. Rocznica ślubu Lecha i Marii Kaczyńskich. Córka pokazała wyjątkowe zdjęcie. Brat Jarosława żałował jednego. Córka Lecha i Marii Kaczyńskich od samego początku podkreślała, że najważniejszą wartością jest dla niej rodzina, którą stworzyła razem z Marcinem Dubienieckim. Wcześniej jednak Marta Kaczyńska powitała na świecie swoją najstarszą córkę Ewę, która była owocem jej miłości z Piotrem Smuniewskim. Szybko jednak okazało się, że mężczyzna nie jest ojcem dziewczynki. Po wykonaniu testów zgodności DNA, które potwierdziły jego początkowe przypuszczenia, partner Marty Kaczyńskiej zostawił ją i dziecko. W związku z tym to właśnie Marcin Dubieniecki pełnił w życiu Ewy rolę ojca i obiecał, że zadba o jej dobrobyt i wychowanie. Teraz widać, że spełnił swoją obietnicę, bo 20-latka studiuje obecnie na jednej z najbardziej prestiżowych uczelni. Córka Marty Kaczyńskiej studiuje na drugim końcu świata. 20-letnia dziś Ewa jest studentką katolickiej uczelni z Korei Południowej. Jak donosi portal shownews.pl, córka Marty Kaczyńskiej wybrała prywatny chrześcijański uniwersytet badawczy z siedzibą w stolicy kraju, Seulu. Oznacza to, że dziewczyna może pochwalić się świetnymi wynikami w nauce oraz, patrząc na standard uczelni i koszt edukacji w tym miejscu, olbrzymim wsparciem kochających rodziców. Co ciekawe, uniwersytet może pochwalić się bogatą historią i rewelacyjnymi opiniami. Jakiś czas temu studia w tym miejscu rozpoczął również syn Angeliny Jolie i Brada Pitta, Mad Dogs.